Witajcie, moi drodzy. W tym filmiku sobie będę spacerował w parku miejskim w Wolsztynie. Na razie idę taką alejką. Po bokach taki falujący teren, stare drzewa, jakieś klony, wiązy, robinie akacjowe. Gdzieniegdzie tu chyba klon taki wielolistny już się przebarwia, więc idę tam. Tam jakiś jest budynek, to pewnie jakiś ośrodek kultury lub coś takiego, bo na ogół takie rzeczy są w parkach miejskich, ale jak przyjdę na miejsce, to się dowiem, co to jest. Tu po lewej stronie widzę, jest plac zabaw dla dzieciaków, wykorzystywany. Teraz tych placów zabaw narobili wszędzie mnóstwo, tylko że nie wszędzie dzieci przychodzą i się bawią. Kiedyś był problem, bo było dzieci dużo, nie miały się gdzie bawić. Teraz placów zabaw jest dużo, tylko dzieci za bardzo nie przybywa. No ale to problem jest szerszy, demograficzny, kulturowy i tak dalej. Ja idę dalej. Proszę bardzo, za tymi drzewami jest taki jakby plac wypiaskowany, to jest jak plaża, park dochodzi do jeziora, jest pomost, molo takie, można sobie wejść, popatrzeć na jezioro. Dalej tam widzę jakieś łódki, rowerki wodne znowu. Także taki park z plażą. No tutaj stara na stałe zbudowana z zadaszeniem, jakimś zapleczem. Się tu pewnie jakieś koncerty, występy odbywają. Tu placyk dla oglądających, ławki dla tych, co nie mają siły stać. A ja dalej podążam do tego budynku zbudowanego w stylu neoklasycznym. No tutaj przed budynkiem imponujący klomp zróżany. Cały czas dobrze się mają. Tu już widać frontową fasadę budynku z kolumnami. I tam idę, zobaczę, co to jest. Tu nad wejściem jakiś herb. Ryby, podkowa, strzała. Nie wiem, jakieś drzewo, nie drzewo. Z koroną. Coś takiego. Okna wielkie, kolumny imponujące. No, to wejście to chyba albo nieużywane, bo jakieś to tylne, ewakuacyjne. Muszę obejść budynek dookoła, żeby dowiedzieć, co to jest. No, jak patrzę, to tu trochę by wypadało podremontować, poprawić to. Drugie wejście też zamknięte, zaszachowane. Schody się poobsuwały. Tylko pada stopniowo ze ścian. No nie jest dobrze. Z daleka pięknie, z bliska nie zaciekawi. O. Tu jakie ubytki w tynku. W rynnach rosną już młode tam drzewka. Tam oberwany tynk. Kolejne wejście nieużywane. Ten budynek w ogóle jest nieużywany. Jest cały do remontu. Ładny, wielki budynek. I go nie wykorzystują. A szkoda. Tu jakiś plac asfaltowy. Ze dzieci tą sobie marzą, kredą. Są jakieś ławki, jakby trybuny. Może to jakieś były zawody kiedyś rozgrywane, nie wiem w czym. Może jeździli na wrotkach, na rolkach. Szkła pobite. Kolejny tam zaniedbany obiekt w parku.
To jest fajny mostek też w stylu takim neoklasycznym. I nawet kawałek fosy zostawiono, żeby miał on sens. Zarosło tą rzęsą wodną, puszki pływają rubinowe. Ale ładny mostek jest. O, za nim fajna alejka. I za mostkiem 3-4 metry fosa się kończy. Ale mostek jest mostem. No, tu już wychodzę z parku. Oczywiście, jak przepisy nakazują, piesek na smyczy w kagańcu. Czyli de facto biega sobie luzem. Tam dalej jakieś budynki, za nimi wieża kościelna. Także jeszcze 50 metrów i koniec parku. Dzięki za wspólne spacerowanie, oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.